Cześć wszystkim, no pomyślałem na życie Kamajui. Pofarmiłem troszkę. Ale za to mamy dużo fajnych rzeczy. Pierwsze kilka osób awansowało. Na przykład Mixuana dostała Pierce, dostała Egzorcystę, atak przeciwko demonom. Nie wiem do czego to się przyda. Dostała też coś takiego. Bezużyteczne to jest akurat. A, jeszcze dostała ulepszony atak. Scorching Pierce. Ktoś jeszcze tutaj awansował. Przejrzyjmy, kto jest. Ty coś dostałeś? Nie. Kisnir awansowała. Dostała ulepszony atak. Coś jeszcze dostała. Mind's Eye 2. Zwiększa hitivation o 20%. To chyba z grubsza tyle. Avaro nic. Reszta chyba też nic za bardzo. Dobra. Nasze Yuiki też dostały sporo awansów. Na przykład Ranri dostała leczenie oraz lepsze leczenie. No i to Storm Tornado, nie wiem czy pokazywałem, ale to też dostała. Coś jeszcze? Great Torrent to chyba już... Nie, to chyba jeszcze nie miałeś. No to już masz. Ty? Melting Blaze. Ty chyba nic nowego nie dostałeś. Tak, brakuje nam czterogwiazdkowych. Tak. Poza tym ty chyba też nowy atak dostałeś. Dragon Slash. Oraz parę tutaj rzeczy jak Flary 3. Spirit Hunter. Podobnie ty. Dobra. Już zaczynają się u Yuiki pojawiać te double action. Bo trzeba mieć jakiegoś pięciogwiazdkowego przeciwnika. To chyba głównie jakieś bossy są. Więc prędko tych nie będziemy mieli. Dobra, wracając do tego, co nas najbardziej interesuje. Fort Extension. Ciekawe, czy to będzie scenka z Mixuanu. Zazwyczaj wszystkie upgrade'y do tej pory były związane z kolejnymi postaciami, które przychodziły. Okej, to miejsce może nam się przydać. Ponieważ pobawiłem się również trochę budynkami. Między innymi tutaj otrzymałem jeszcze dwa bonusy do hit. Tutaj dostawiłem kolejny ten Red House i dostaliśmy kolejny bonus. Tutaj jest chyba do statystyk ataku. Tutaj utworzyłem ten 2 razy L i to nam daje kondycję i odporność. I tutaj się zmieściły dwa hook formation, które dają nam agility i luck. Więc tutaj troszkę może nowe miejsce się pojawiło, jeszcze będę musiał się zastanowić, jak to można wykorzystać. Tutaj coś poupychać. No, w każdym razie mamy całkiem sporo różnych formacji i całkiem sporo bonusów nam to daje. Też porozstawiałem te kolorowe budynki. Dzięki temu mamy już wszystkie odporności plus 1 poza Holy oraz Dark. No i dobra. Wracając tutaj. Tak, pofarmiłem większość rzeczy. Parę rzeczy nie udało mi się jeszcze pofarmić. Yuichi Hani. To jest jeden przeciwnik w grze, chyba, który ma 3% szansy na dropienie tego, a potrzebujemy 3. Więc nie udało mi się tego wydropić, a jak myślę, że będziemy mieli jakiś aegów niedługo. A to nie jest też tak potrzebne. Dobra. Poza tym Silver Powder. Tego jeszcze nie mamy. Póki co. A ten Sanctuary Bow. Wygląda ciekawie. To może zróbmy jeden łuk. Lucilla Bow, bo nektarów chyba mamy w zapasie, tak. Dobra. Elfin Bow.
tylko musimy kupić, dobra. Zróbmy ten Sanctuary Bow, pewnie mi się przyda czasami. Yes. Dobra. A resztę... Void... Dla Iora, ciach. Void Hammer, ciach. To się chyba... Może się średnio przydać, ale ciach. I tak... Void Miecz, Void Kusza, Void Lalka, Void Shield, Void... Dzida. I tak, jeszcze co tu nam brakuje? Jednego Holy Bones nam brakuje. Myślałem, że wszystkie miałem. Okej, coś musiałem źle zapisać. Dobra, w każdym razie... Rejsza Shield? Nie, momencik. Heroin Shoes, ciach. To... Grand Saint Shoes, ciach. I teraz tak, Succubus Shield, ciach. To też ciach. Yes. I tak, nie mam Reishi, żeby wszystkiego zrobić, ponieważ farmienie tego Reisha Steel jest cholernie... Wchodzi się 4 razy i może jedna, może dwie się dropną. I to strasznie dużo czasu zajmuje. Jest bardzo irytujące. Więc nie mam Reisha Steel jeszcze na wszystko, więc musimy to troszkę zastanowić się, co chcemy. Chcę tą zbroję, bo to będzie chyba upgrade dla Avara. I coś nam jeszcze zostało? Nie. Możemy jeszcze to zrobić. Battle Command zbroja. Ciekawe. Dobra. Yes. Dobra, co nam tu jeszcze zostało? Snowstone, chyba nie mamy do tego dostępu. Blessed Katana. Czy możemy zrobić nadmiarową Blessed Katana? Flare Sword. Yes. Blessed Katana. Yes. I Heaven Katana. Haperegen. Czym się to różni od Blessed Katana? A, ma większe obrażenia. Dobra. Yes. Coś jeszcze. Tsunami Spellbook. To za chwilę. To wymaga wszystko Reisha Steel. Okej, chyba potrzebuję więcej niż miałem zapisane. Coś mi się tu rachunki nie zgadzają. Dobra, nieważne. A to potrzebujemy Holy Bones. Dobra, to jest jedno miejsce, w którym to możemy wydrupić. A Silver Powder? Tak, tylko nie mamy dostępu. Dobra, to tu przemałem wszystko porobione. Poza tym, co jest albo bardzo trudne do zdobycia, albo jeszcze nie mamy dostępu. Dobra. Upgrade list. Tsunami Spellbook dropnęło nam z jednej skrzyni. To zupgrade'ujmy to na tyle, żeby mieć tsunami. Dokładnie, yes. Mamy tyle wystarczająco. To się przyda dla jakiej tam Majki. Dobra, jeszcze tak, ekwipunek. Tobie obiecałem upgrade zbroi. Mniejszy ci to evasion, ale resistance trochę ci odstawało. Co ci się przyda? A poza tym... Chyba chcemy z grubsza zostać przy tym, co mieliśmy. Właśnie, zobaczę, czy Laurusa Mail mogę poupgrade'ować jej. Ty możesz lepszą zbroję. Battle Command. Zastanawiam się, czy to chcę dać jemu, czy może komuś innemu. Resistance ci to zmniejszy. Jak ty. Dobra, to byłby dla ciebie upgrade we wszystkim. Dobra, to ty to weźmiesz. No i z grubsza tyle. Zobaczmy, mam jeszcze jakieś buty. Może ty chcesz lepsze buty? Nie, ty już masz dobre buty. Ty masz te buty, które całkiem spoko staty ci dają. Ty potrzebujesz tych butów do setu.
Okej, to byłby dla ciebie upgrade. Podziabnij sobie. Ty masz już dobre buty. Ty chyba nie możesz za bardzo. A, ty możesz jeszcze coś. Czy to byłby dla ciebie upgrade z grubsza? Tak. Dobra, to weź. No i dobra. Bo tyle zabawy. Czy coś jeszcze chciałem zrobić? A, tobie by się jeszcze lepsze może buty przydały. To byłby może dla ciebie trochę upgrade, ale... Dobra, na razie radź sobie z tym, co masz. A, miałem zobaczyć upgrade'y staffu dla Lish. Co to kosztuje? Mamy tego dużo. Dobra. I tutaj Lauruso Mail. Lauruso Boots. Dobra. No i na razie nie zamierzam jej zmieniać. Ja nie planuję. Konna mono ga tatsu no ka. Hon te amari yonda koto nakatta nda yo na. Kono kikai ni nani ka yonde miru ka. Tylko obetnij pazury, żeby nie porysować okładek czy coś. Dobra. Myślę, że z grubsza jesteśmy przygotowani na ten rozdział, co ma przed nami do zaoferowania. Z grubsza. Nie wiem, czy jesteście przygotowani na długie gadki, ponieważ zanim cokolwiek teraz przyjdzie nam robić, to będziemy dużo gadać i dużo się wydarzy. W tym razie bierzemy się za to. Momencik, poczekajcie, jeszcze może zapiszę szybko. I tutaj. No i dobra. Idziemy do elfów. Sru. ちょうどそのことで話があるそうよ。 A, witamy. われらが指定の場所まで案内する。経由地はこちらで定めている。従って行動せよ。 Może by się zapytali, czy można wejść najpierw. Jaką operację?
Tak, kilka smukłych linii nie, z pewnością nie wytrzyma, nie zatrzyma takiego giganta. Niezbyt oczywiste. Ale te liny nie są wykonane z jakiegoś elfinium. Nie, te... Typowa elfia arogancja.忠告する。聖域を下される決定前に拘束から逃れようとするな。拘束に負荷を与えれば結界が発動する。結界が発動した場合、我々はその行動を宣戦布告と捉えることになるであろう。 Nie bawią się w tańcu. な行動は慎め。この拘束は解除できぬ。 Zobaczmy mimo wszystko. Chyba jednak Elfinium nie jest aż tak mocny, jak im się wydawało. Nie, Abaro Taicho. Toけてしまってはまずいのではないかしら. Pokazuje, jak elfy są niekompetentne. Kiden-wa... ...nanimono-da? なぜ拘束が解除できる? それは我らの血族でも高位の者にしか解けぬ結界術だというのに。 Może wam po prostu powiedzieli, że ich się nie da zerwać i żaden z was głupków nigdy nie próbował. Sezmeを要求する。さもなくば敵対行動とみなす。 何事だ? O, w końcu ktoś decyzyjny. この者たちが結界を解き逃亡を図ろうと。 No, to bardzo niesprawiedliwa nadinterpretacja. 結界を. Fureただけで
エルフの血筋を継ぐ者よ。そなたの名を聞こう。そうか、神を目覚めさせたのは貴殿だったのか。まあ、już z grubsza wiedzą, co się dzieje. どうやらこちらの言葉が足りなかったようだ。非礼を浴びよう。グアラクーナ城塞の停留場に人目につかない場所を選び拘束を命じたのは民を安心させるためだ。理解してほしい。処遇は聖域王にて決定する。それまで手を下すことはない。それがたとえ神であっても滅するべき禁忌だとしてもだ。Chyba nie czaisz faktów. Wasze liny nie działają. Wasza opcja na unieruchomienie fortecy jest kompletnie nieskuteczna. Chyba nie czaisz faktów. Wasze liny nie działają. Wasza opcja na unieruchomienie fortecy jest kompletnie nieskuteczna. もう大丈夫だよ。みんなを不安にさせちゃうのは私も心苦しいから。W razie czego i tak zajdą od jednego muśnięcia ręką, więc kogo to obchodzi? フィア様、初めてお目にかかる。私はフィウシア様のもとで大司教を務めているクードバンスという。クードバンス。大司教様、お久しぶりですわ。こたびの聖域王にサンタシーエイフ連合代表として参加させていただきます。なるほど、フィウシア聖堂騎士が行動を共にしているという話は真実であったか。そなたには改めて話を聞くことになろう。嘘偽りなく司祭を申せ。かしこまりました。大司教様、一つ確認したいことがあるのですが、よろしいでしょうか。城塞の拘束、それは関係する人員までとどまるということではないと考えてもよろしいでしょうか。あ、リシュマーゴーヴェナカーコ。とてもビエセンサブネ。町には巡礼者も多い。目立つこともあるまい。町の中を歩いてもいいの？各国の代表が来訪するまで時間を要する。聖域王の開催まで好きに行動されるがよかろう。あ、トミーはぜひとろね。ありがとう。フィウシア教の人にそう言ってもらえるとみんなも喜ぶよ。それでは失礼する。くれぐれも拘束を解くことはないよう願いたい。jeżeli tym razem nie pęknął same。エルフさんたちと戦いにならなくてよかったね。na razie。No dobra, to mogło pójść gorzej.
Mamy coś tutaj do zrobienia? Nie? Chyba w fortecy? Ta, Fort już nigdy nie będzie musiał walczyć. Ta. こうして巡礼できるとは思ってなかったよ。こんな機会でもなければ自分の町から移動することなんてめったにない。 巡礼者や他の住人を刺激しないよう注意せよ。はい、それじゃあ行ってきます。行ってきます。行ってきます to znaczy wyruszam czy coś takiego. Dobra. Zapomniałem znowu streszczenia. Tak, w każdym razie co się wydarzyło? Przy Fortece przybyła do miasta Elfiego i się zaczęli zastanawiać, gdzie możemy zaparkować. Przyszły elfy i powiedzieli, możecie tutaj zaparkować, proszę bardzo. A potem, tak, oplątali fortecę jakimiś linami z Elfinium. I powiedzieli, że mamy zakaz ruszania się i że próba zdjęcia lin będzie oznaczała deklarację wojny. A potem Avaro lekko dotknął liny i one popękały wszystkie. Więc to im się nie udało. Tak, sytuacja się trochę zaogniła, ale przyszedł ten arcybiskup Kudwin, czy jak mu tam ten głowa tego kościoła, zaczęliśmy wyjaśniać, że nie chcieliśmy zerwać lin, ale same pękły. Oni mu twierdzą, że w ogóle nie powinny być w stanie pęknąć, że tylko wysoko narodzony elf jest w stanie zdjąć pęta z tych lin. I się trochę zastanawiali, kim jest Avaro, że był w stanie czegoś takiego zrobić przez przypadek. W każdym razie sytuacja się wyjaśniła. Powiedzieli, że głównie pętają twierdzę, żeby ludzie w mieście się za bardzo nie bali fortecy. A poza tym ludzie z fortecy mogą dowolnie odwiedzać miasto. Tak, dotyczy to również Fii i Avaro, ponieważ zajmie im trochę czasu, zanim to zgromadzenie się zbierze. Jeszcze nie wszyscy przybyli na miejsce, więc póki co mamy wolną rękę, żeby odwiedzać to miasto i okolice. Chociaż na razie chyba jeszcze nie mamy nic nowego. Przy okazji, zastanawiałem się, kiedy twój event w końcu się pojawi, bo już masz wystarczająco duży poziom. Tak, podczas farmienia nabiła 36 poziom, ale wyglądało na to, że musieliśmy przebić do elfów, żeby w końcu jej event się pojawił. Tak, nie martwcie się, na pewno tego nie zobaczycie. Dobra. Coś jeszcze na pewno się wydarzy. Dobra, wracamy do Fara Realos. Pewne rzeczy będą mieli nam dużo do powiedzenia. Daishikyo sama yori kotozute wo otsukatte iru.
以上だ。準備が整い次第、大司教様のもとへ案内する。フィア様、ご足労をおかけしました。うむ、よきに計らえ。神様っぽく振る舞わないとなと思って。それで、お話ししたいことって何でしょう。聖域王開催の前にいくつか確認させていただきたい。まずは、先にグアラクーナ城塞を固定する際に使用した弓縄について。Zatrudnijcie lepszych liniarzy następnym razem. そういえば、あの時、周りのエルフさんたち驚いてたよね。Właśnie, nie zwróciłem uwagi, że mu krzew wyrasta z ramienia. あの結界術は、我らの血を持つ者にしか制御できぬ。それこそ、神のごとき破格の力を持っていたとしても、血を持たない者は拒まれる。Co masz na myśli mówiąc nasza krew? それって、アバロンは無理やり破ろうとしてないから…その通りだ。貴殿には人間族の血が混ざってはいるが、我らと同じ血が流れている。Czyli rodzice Avaro muszą pochodzić z tego miasta. A to musiało być małżeństwo bardzo dziwne. Małżeństwo z dwóch kompletnie przeciwnych sobie stron konfliktu. Soko made tadori tsuite ita ka. Wygląda, jakby połknął cytrynę. Kiden's mother is already gone from this world. Do you know that fact? O, znana matka Avaro. Się robi coraz ciekawsze. To jest
貴殿の母というのは私の娘なのだから。おお、アバロマ wpływowych rodziców miał, znaczy. それってクードバンスさんがアバロのおじいちゃんってこと？おじいちゃん。そうだよ、絶対にそうだよ。よかったね、アバロ。正真正銘の家族だよ。ということは、私の家族にもなるんじゃないかな。だって私たち夫婦になるじゃない。そういうことでしょ？アバロのおじいちゃんって本当？お母さんが亡くなったのってどうして？血縁は真実である。この世に生を受けた時立ち会っている。見間違えるはずもない。娘によく似たその目元、体内に流れるその魔力、紛れもなく我が血族だ。そしてその特徴的な髪色、何よりも娘の忘れ形見である証拠になるであろう。娘と córka、jakbyście jak się wsłuchacie。そしてその特徴的な髪色、何よりも娘の忘れ形見である証拠になるであろう。Tak. Nie zwróciłem uwagi, że on ma białe włosy. Znaczy, ja zwróciłem uwagę, ale nie powiedziałem o tym. No to w sumie tak, tak drobne. Co drugi pewnie elf ma białe włosy.忘れ、不義理を働いたゆえに死にゆく前に縁の途切れた娘だ。これ以上は話せぬ。Czyli wypowiedziała się po złej stronie w wojnie. Można tak to interpretować. フィユシア教にあだなす人間族の組織が我が娘を取り込んだのだ。今日貴殿らを招いたのは、現在魔式風連の章を動かすバーツラフ・ガイダルとどこまで関わりを持っているのか、それを確認する目的があった。myśmy mieli okazję, to byśmy to zrobili。そんなの嘘
Na szczęście nie. Waga musume o bujoku shite iru no ka? Ano youna jaku na otoko to no kōin nado yurusu hazu ga nakaro. Yo. Wacław to takie dziwne imię dla ojca. O父さん to ojciec. A, można się było domyśleć. Sono ishi wa kiden no mono ka? Kami yo, seichi e omomukou to suru ishi to sono ryū wo ukagao. Dobre pytanie. Omennasai. Ikitai ryū wa wakaranai no. Nie brzmi zbyt przekonująco. Nie brzmi zbyt przekonująco. Kami no shito yo. Kiden mo onajiku sono shin'i wo shirazu ni omomukou to iu no ka? Sou ka. Akirame yo. Sono tabiji wa kanawanai. A, można się było spodziewać, że nie zmieni zdania. Kano seichi ni wa nanpito taritomo ashi o fumi ireru koto wa nai. Sou naru you ni ware ra ga kanshi shite iru. Z pięciu stron biorących udział w tej debacie, czy na radzie, naze kiden tachi ni tsutaeru hitsuyou ga aru? Jego na pewno nie przekonamy. Ware ra ga Fiusia sama no sadameta kanshiu da. Soshite kono chi wa Fiusia sama no mono. 優先されるべきは神の意志であろう。止める。その命ごと排除する必要も出てくるだろう。禁忌の存在は生かしておけぬ。それが神の定めた不分律だ。 Tatoe shiranu mono ga ooku tomo yabureru koto wa nai. Sonna kanashii koto itcha dame da yo. のことはいいよ。それより大事なのはアバロとクードバウンスさんのことでしょ。だってアバロはあなたと血のつながった家族でしょ。血がつながっていようとも我らに家族の縁はない。すでにこの代で我らの間のつながりは消えた。矛を交えることに何ら為らいはない。 Dziadek, nie mów tak. Murunda. Kono ba de kore ijou no giron o kawasu koto ni imi wa nai. Kami no ishi to mokuteki wa kakunin dekita. Sore wa seiki yō ni te zehi o tou koto ni narou.
貴殿らの歩みに付随する数々の問題もその場で断じられる。ねえ、クドバンさん、私たちは本当に分かり合えないのかな。どうしても歩み寄ることはできない。すべては聖域王にて決断される。夢忘れぬことだ。神、そなたはそのあり方自体が罪とされている。właśnie dlatego zabraniasz jej to naprawić, tak? グアラクーナ城塞を取り巻く思惑、紹介活動が生んだ各国への影響がなければこうした機会すら生まれない。禁忌の存在と化した罪深き神の処遇、本来ならば問答が発生する余地などなく処断されている。Fijania, próbowałaś go zdzielić pałą po łbie, to zazwyczaj działa. Może uda się to wykorzystać jakoś, żeby go przekonać. Dobra. To była długa rozmowa. Co się wydarzyło? Biskup zaprosił Avaro i Fię na rozmowę, żeby wyjaśnić kilka rzeczy. Po pierwsze, powiedział, że Avaro był w stanie zdjąć pęta z Elfinium, ponieważ ma w sobie elfią krew z Fara Realos. I to nie byle jaką krew, tylko krew jego rodu. A dokładnie... Matka Avaro była jego córką, więc arcybiskup Kudvans jest dziadkiem Avaro. I chciał to wyjaśnić. Po drugie, chciał się zapytać, jakie są nasze powiązania z Wacławem Gajdalem. Ponieważ Avaro już wie, kto jest jego matką, zaczął się zastanawiać, kto jest jego ojcem. Wie, że ojciec musiał pochodzić z Evil Seal Clan. Więc bez ogródki się zapytał, czy to nie jest czasem Gajdal. Oczywiście, na szczęście okazało się, że nie. Gajdal nie jest jego ojcem. To jest ktoś inny z klanu Gajdala, ale nie wiem jeszcze kto. W każdym razie powiedział, że kiedyś mieliśmy z nim jakieś współpracę, ale potem zniszczyliśmy jego klan, zanim tu przybyliśmy, i że już z nimi nie współpracujemy. Ponadto chciał się jeszcze zapytać Avaro,
o wstęp do Divine Mist Pillar. Czy arcybiskup nam udzieli wstępu? On dosyć szybko powiedział, że nie. I że nic nie zmieni jego zdania. I mimo to, że Avaro, że mają wspólną krew, to nie uznaje Avaro za jego rodzinę. Ponieważ tak, jego uznał, że więzy rodzinne z Avaro zostały zerwane, kiedy córka opuściła to miasto. Więc nie uznaje Avaro za rodzinę. Jeżeli tylko spróbujemy się zbliżyć do Divine Mist Pillar, to elfy nas zaatakują i zniszczą wszystkich, kogo zechcą. Więc to nie poszło najlepiej. W każdym razie Fia uznała, że może uda nam się go jeszcze jakoś przekonać. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim się rozpocznie ta narada. Może znajdziemy jakiś inny sposób, żeby z nim porozmawiać i dojść do jakiegoś kompromisu. Dobra. Na razie to tyle. Czeka nas jeszcze więcej gadania w tym rozdziale, ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!